chciałem najpierw podzielić się kilkoma myślami właśnie, które Bóg mi też w tym kontekście dał na, tak położył na sercu, a one znajdują się w 2 Tymoteusza, w 1 rozdziale. I jakby zatytułowałem to właśnie przesłanie tym cytatem z 10 akurat wersetu, gdzie jest powiedziane, że Jezus zniszczył śmierć, a na życie wydobył na jaw. I pozwólcie, że zacznę od tego, że się chwilę pomodlę, a potem przeczytam ten fragment, od którego chciałbym zacząć. Panie, dziękuję Ci za ten przywilej, że mogę stać w tym miejscu, że mogę być tutaj obecny. Za każdą osobę, która tutaj jest, Ci Panie dziękuję, a także za tych, którzy nas oglądają za pośrednictwem internetu. Proszę Cię, abyś teraz błogosławił ten czas, to rozważanie Twojego słowa. Panie, dotykaj się naszych serc. Buduj naszą wiarę, Panie. Zachęcaj nas do wytrwałego podążania za Tobą. O to Ci, Jezu, proszę w Twoim świętym imieniu. Amen. Ten fragment, który chciałem przeczytać, to jest 2 Tymoteusza 1, od 6 do 10 wersetu i przeczytam go dla Was. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. Jakie nieprawdopodobne słowa. I myślę, że ten fragment jest tak cenny. W ogóle ten list, drugi list do Tymoteusza, bo Tymoteusz był uczniem Pawła. I Paweł pisze ten list z więzienia. Jak był w więzieniu w Rzymie i tak naprawdę jest ostatni list, taki pewnego rodzaju testament Pawła, którym tak podsumowuje wiele różnych rzeczy i mówi do Tymoteusza o wielu bardzo ważnych sprawach. I Paweł wie, że jego odejście, jego czas na tym świecie się kończy, bo on mówi w 4 rozdziale, wersecie 6, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. On już wie, że już odchodzi, że czas się zbliża, że już jest bliżej niż dalej. Nie? I dzisiaj tak z Iwonką rozmawialiśmy trochę przed nabożeństwem tak, i to było takie dla mnie też takie radosne, bo gdy widzimy te wszystkie rzeczy, które się dzieją na tym świecie i z jednej strony moglibyśmy być przygnębieni, moglibyśmy być strasznie zdołowani, w dużej depresji. O, za trudne słowo wybrałem. Ale z drugiej strony Duch Święty robi coś w naszych sercach. Jest to słowo, taki piękny werset, który mówi, gdy Jezus opowiadał o tych wszystkich rzeczach, które się będą działy przed Jego przyjściem, jest powiedziane, podnieście wtedy swoje, gdy te rzeczy się będą działy, podnieście swoje oczy, bo wasze odkupienie jest bliskie. I tak myślę sobie, Paweł też, gdy odchodził z tego świata, wiedział, że po prostu to nie koniec. Przed nim coś jeszcze większego, coś wspanialszego, coś cudownego. I dlatego on mówi, że on się nie boi, bo w wersecie 7 mówi, że dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Teraz jestem gotowy na to, żeby spotkać się z Panem, żeby być z Nim. I on w tym liście zachęca Tymoteusza do tej służby, żeby się nie bał, żeby służył Bogu. W 7 wersecie właśnie on tam powiedział, nie dał ci Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Nie bój się. Wiecie, i tak czasami jest tak, że my boimy się tak wielu różnych rzeczy, ale z drugiej strony, jak tak pomyślałem i Paweł mówi do Tymoteusza, dlaczego miałbyś się bać czegoś, co nie pochodzi od Boga? Bóg ci nie daje takiego ducha bojaźni, lęku, strachu, ale on chce, żebyś miał ducha mocy, miłości, powściągliwości. Tak, będą sytuacje, będą chwile, w którym będziemy patrzeć z przerażeniem na to, co się dzieje wokół nas. Sytuacje, które nas będą spotykać, będą dla nas przerażające. Ale to, co w tym 10 wersecie czytamy, ja tutaj pozwolę sobie zacytować to z uwspółcześnionej gdańskiej, gdzie jest powiedziane, że Jezus Chrystus, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność wydobył na jaw przez Ewangelię. To jest ciekawe, że
Jezus, czytamy, że On zniszczył śmierć. Pokonał śmierć. A przez to przyniósł życie. I to nie byle jakie życie. Nieśmiertelne życie. Na wieki z Nim. To jest ciekawe, bo tam w tych warszawskich, czyli tak zwanych Brytyjkach, jest powiedziane, że na jaśnie wywiódł. I tak, wiecie, ja sprawdziłem to słowo, to jest słowo fotizo, które oznacza coś rozjaśnić, coś zaświecić, rzucić pewne światło na coś. Wiecie, to jest ciekawe, bo to jest tak cenne, gdy pomyślimy o tych słowach, zwłaszcza w chwilach, gdy może tracę coś cennego, coś, co było dla mnie tak ważne. Może po prostu wszystko się sypie w moim życiu. Może wydaje mi się, że wokół mnie po prostu wszystko, co się dzieje, to jest takie żniwo śmierci po prostu. Nic dobrego nie widzę. Może zadaję pytanie, Boże, dlaczego tak się dzieje? Boże, czemu tak się dzieje? Ja tego nie rozumiem. To po prostu te przerażające mroki wokół mnie, te sytuacje, to, co mnie spotkało, to, co się wydarzyło. Ale wiecie, ten werset daje nam taką piękną nadzieję na to, że w takich chwilach, gdy wszystko może się sypie, gdy wszystko może umiera, to Jezus jest tym, który zniszczył śmierć. I co zrobił? Włączył światło, rozjaśnił, rozproszył te ciemności, rozproszył to, co po prostu nas tak przytłaczało. Ta fotizo, on zrobił fotizo, on po prostu rozjaśnił to, co było tak ciemne. Dlaczego? W Jana 8,12 jest powiedziane, że On jest światłością. W 1 Jana 1,5 jest powiedziane, że w Nim nie ma żadnej ciemności, bo tam, gdzie jest światłość, tam nie ma ciemności, tam nie ma miejsca dla ciemności. A On zniszczył śmierć i przez to rozjaśnił te mroki, które śmierć niosła z sobą. Jak to zrobił? Hebrajczyków 2,14 mówi, że On to zrobił przez swoją własną śmierć. Przez to, co zrobił na krzyżu Golgoty. On tam, oddając swoje życie za nas, On zniszczył śmierć, pokonał śmierć. I to jest tak, że czasami, gdy myślimy o tym, co się wydarzyło właśnie na krzyżu 2000 lat temu, to widzimy tak, w piątek widzimy krzyż, Jezus umiera. Ale po trzech dniach widzimy zmartwychwstanie. Niedziela i zmartwychwstanie. Jakże to jest piękna myśl. On przez swoje złożone życie rozproszył ciemności. Pokonał śmierć swoim zmartwychwstałym życiem. I być może jest piątek, jest ten ból krzyża, cierpienie, jest może te łzy, ten smutek straszny, bo coś umiera, coś się kończy, ale przychodzi niedziela. I widzimy zmartwychwstanie, widzimy chwałę, widzimy radość. Tylko że pomiędzy jest ta sobota, która jest tak trudna. Ta sobota, która jest tak trudna, bo to jest czas tego oczekiwania, być może czas utraty nadziei, bo coś umarło, coś się skończyło, bo oto ten, za którym chodziłem tyle lat, teraz umiera na krzyżu, w cierpieniach. Jest smutek, są łzy, są choroby. Kamień jest przywalony do grobu, on tam leży w tym grobie, nic się nie zmienia, po prostu... Nie jest łatwo. Sobota. Ten czas, w którym coś umiera, jest ten czas oczekiwania. Wiecie, kiedyś będzie taki czas, że już nie będzie smutku, łez, bólu, chorób, cierpienia, gdy Jezus powróci, gdy Jezus stworzy tu nowe niebo, nową ziemię i będzie to cudowny czas. Ale zanim to uczyni, to jak żyć? W tych chwilach, w tych trudnych chwilach, w czasie tej soboty, gdy coś umarło i nie wiem, co będzie dalej, oczekuję tego, co może się wydarzyć. Myślę, że tak ważne jest, żeby w takich chwilach pamiętać o tym, że niebo jest blisko, że po sobocie przychodzi niedziela. Przyjdzie taki czas, w którym ja podniosę swoje oczy i tak jak to, co mówiliśmy, po prostu widzę to, co się dzieje wokół mnie, jestem przerażony może jestem zdołowany, może po prostu rozczarowany wieloma rzeczami, ale mogę podnieść swoje oczy ku niebu. Skąd przychodzi moja pomoc?
skąd przyjdzie Chrystus. I może jestem teraz w takim momencie, w którym tak jak te kobiety, które szły do grobu i zastanawiały się, kto nam odwali kamień, żeby namaścić ciało Jezusa? Kto nam odwali kamień? Ale gdy dojdę do tego grobu, zobaczę, że kamień już jest odwalony, bo Chrystus zmartwychwstał. Jest nowe życie. Dlatego pamiętaj, że niebo jest blisko, że Jezus powróci, że Jezus jest tym, który daje nam nadzieję na to wszystkie, czego po prostu w tym świecie nie znajdziemy nadziei. On jest tym, który pokonał śmierć i rozjaśnił te ciemności poprzez swoją śmierć. Ale to, co jest też ważne w takich chwilach tej soboty, tego oczekiwania, gdy nie wiemy, co się będzie działo, trwaj w społeczności. Nie uciekaj, nie zamykaj się. Bo ciało Chrystusa pomoże ci przejść przez te chwile ciemności, przez te trudne chwile. I to, co jeszcze ważne, staw czoła przeciwnościom. Wiecie, bo ja myślę, że to jest coś, co tak, ja tak obserwuję, ale bardzo często właśnie młode pokolenie, oni po prostu jakby nie potrafią stawić czoła przeciwnościom. Gdy są jakieś przeciwności, to uciekają, zamykają się w sobie. Zamiast stawić czoła. Bardzo często robią to poprzez próby zapomnienia o tych problemach. Poprzez alkohol, farmakologię, która pozwala mi w jakiś sposób zapomnieć, ale to, wiecie, to jest tylko chwilowe. Gdy te rzeczy przestają działać, te problemy nadal tam są. Nadal jest ten czas tej ciemności, tego mroku, tego smutku. I tylko Jezus może rozjaśnić te ciemności. Tylko On może wprowadzić światło w to ciemne życie. Tylko On jest tym, który zmartwychwstał, który pokonał śmierć. I tej niedzieli Jego grób już był pusty, bo On zmartwychwstał. Dlatego staw czoła przeciwnościom, przyjdź do Boga. Nie? Znaczy, przed Goliatem wszyscy się chowali, uciekali przed nim, ale tylko jeden Dawid stanął odważnie i pokonał go. Dlatego Paweł taką ciekawą rzecz powiedział w 2 Koryntian 4, 16 i 17. On mówił, dlatego nie upadajmy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nieznaczny? Chwilowy ucisk? Pawle, przecież to, przez co ty przechodziłeś w swoim życiu, te wszystkie, byłeś rozbitkiem, byłeś bity, byłeś więziony, to po prostu tyle przeciwności. A myślę, że Paweł mógłby odpowiedzieć, tak, przechodziłem przez to wszystko, ale nauczyłem się patrzeć na to z innej perspektywy. Nie z perspektywy tu i teraz, ale z perspektywy wieczności. I dlatego mogę powiedzieć, że te rzeczy, przez które przechodzę, to jest nieznaczny, chwilowy ucisk. Z perspektywy tej wieczności, do której zmierzam, do którego zostałem powołany. I te uciski, te próby, które mam w tym życiu, to one są tak jak ci leżący policjanci na drodze, gdzie trzeba zwolnić do 30, żeby nie urwać zawieszenia. Nie? Ale to jest tylko chwilowe. Bo i tak wiem, dokąd zmierzam. Do celu, do wieczności. I te uciski nie trwają wiecznie. One przeminą. Ale to, co Bóg robi, jest wieczne. Dlatego On w 18 wersecie powiedział, dlatego nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne. A to, co niewidzialne, jest wieczne. Patrzymy nie na to, co tu i teraz, ale popatrzmy na to z perspektywy wieczności. Bo może więcej rzeczy, więcej rzeczywistości jest w tym, czego nie widzę. Ja lubię to stwierdzenie, że gdy włączam wiadomości i oglądam to, co się dzieje, w wiadomościach pokazują, to widzę może, co się dzieje. Ale uwaga, muszę patrzeć na różne źródła, bo mogę być zwiedziony, jak patrząc tylko na jedno. Ale widzę, co się dzieje. Ale gdy otwieram Biblię, to wiem, dlaczego tak się dzieje. Wiem, co przed nami. Wiem, co się wydarzy, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. I tak, będą sytuacje, które będą trudne do zniesienia, których być może dzisiaj nie rozumiem, a być może zadaję Bogu pytanie, Boże, dlaczego, a dlaczego tak, a dlaczego inaczej. Ale wiecie, mogę zaufać tym wszystkim, temu, który zniszczył śmierć i rozproszył ciemności.
Bo w tych trudnych chwilach, tych ciemnych chwilach mogę Mu zaufać, że On jest tym, który wprowadzi światło w moje życie. I zobaczę to z nowej perspektywy. I gdy tak myślałem o tej historii naszego Kościoła, o tym, co się działo, jak Bóg prowadził, co było, i tak pomyślałem sobie ten werset z Dziejów Apostolskich, 8 rozdziału, werset 4. Następny. Gdzie jest powiedziane, że ludzie się rozpraszali i szli z miejsca na miejsce, zwiastując dobrą nowinę. Ludzie się rozpraszali. Dlaczego się rozpraszali? Bo w poprzednim wersecie czytamy, że Saul, czyli Paweł, przed nawróceniem jeszcze, tępił zbór, wchodził do domu, wywlekał mężczyzn i niewiasty, wtrącał do więzienia. Można powiedzieć, no tragiczna sytuacja. No po prostu ja ufam Bogu, idę za Nim, a tu nagle wpada jakiś gościu do mnie do domu, wyciąga mnie z tego domu i wpakuje mnie do więzienia. Po prostu, ale co ludzie robili? W tych trudnych chwilach rozpraszali się i głosili Ewangelię, gdziekolwiek szli. I Słowo Boże było głoszone w każdym miejscu. I czyli czasami jest tak, że Bóg dopuszcza do sytuacji w naszym życiu po to, żeby zrobić coś, czego my jeszcze dzisiaj nie widzimy. Może dzisiaj patrzymy na to, ojejku, zaraz przyjdzie Saul, zaraz przyjdzie, zamknie mnie, wywlecze mnie z domu, z mojego bezpiecznego miejsca i do więzienia. Ale może Bóg przez takie sytuacje chce uczynić coś, czego ja jeszcze nie widzę, ale On widzi. I apostoł Paweł, gdy się nawrócił, on zrozumiał tą zależność. Dlatego Filipian 1,12 powiedział, że to, co mnie spotkało, te wszystkie przeciwności, które miałem w swoim życiu po nawróceniu, to spotkało mnie po to, żeby to posłużyło ku rozkrzewieniu Ewangelii. Bóg używał takich chwil do tego, żeby Jego Słowo się rozprzestrzeniało. I pewne rzeczy są nie do poznania. Są pewne rzeczy na poziomie tego, co widzimy. I możemy zadać sobie pytanie, Boże, dlaczego, co, jak? Ale wiecie, jest dużo więcej rzeczy na poziomie tego, czego nie widzimy tu i teraz. Ale Bóg coś robi. Bóg coś przygotowuje. Bóg nasze serce też przygotowuje. Dlatego ja myślę, tak słuchałem tę historię naszego Kościoła i tak wspominałem te wszystkie wydarzenia, to myślałem, że ja mogę zaufać temu, który pokonał śmierć i rozproszył ciemności. Bo On może nawet używać tych trudnych chwil, tej soboty, żeby przygotować mnie na coś wielkiego. Dlatego to doświadczenie tego zmartwychwstałego życia, które będzie w niedzielę. I tak sobie pomyślałem, że krótko podzielę się z wami tą historią, tak bardziej z takiej duchowej perspektywy tego, co się działo na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, skąd się wziął nasz Kościół, jak on powstał, bo to jest, myślę, że bardzo ważne, żeby zrozumieć to, bo to jest taki też obraz tego, o czym mówię, że czasami pewne rzeczy są na poziomie tego, co widzimy, ale na to, co nie widzimy, to, co Bóg chce zrobić, to jest tak o wiele większe. Wiecie, i nasz Kościół został założony przez człowieka, który się nazywał pastor, który się nazywał Carl Stevens. On w 2008 roku zmarł, odszedł do Pana. Ale wiecie, ciekawe jest to, że to zaczęło się w takiej małej wiosce, miasteczko w stanie Maine w Stanach. A miasteczko nazywało się Montswag. Dobrze to wymawiam? W każdym razie tak się pisze. Tak się pisze tą nazwę. I tam były dwie takie kobiety. Mieszkały w tej wiosce, miasteczku. Ila Bean i Lena Grover. I one modliły się nieustannie i tak codziennie modliły się o to, żeby Bóg powołał męża Bożego, który przyjedzie do ich miasteczka, do ich wsi i będzie głosił słowo, będzie nauczał, będzie pastorem tego kościoła, który tam był, pusty. Było tam kilka osób w tym kościele. Modliły się. Każdego dnia. I w 1962 roku Bóg powołał pastora Stevensa, który właśnie przyjechał do tego miasteczka, do tego malutkiego kościółka i tam został pastorem. Miał 33 lata wtedy. Ciekawe, wcześniej był pastorem w innym takim kościele większym, może bardziej perspektywicznym, tak można powiedzieć, tak po ludzku, ale to był taki bardzo mocno skostniały kościół, który w ogóle, w którym panowała absolutna demokracja, a jak wiemy, w Kościele Bożym demokracja to nie jest sposób
teokracja jest odpowiednim, ale tam była taka demokracja, że wszystko było, musiało być przegłosowane, o czym będzie pastor głosił, co będzie robił i tak dalej, i tak dalej. I on powiedział, no po prostu, no sorry, no nie ma takiej możliwości. I zostawił tam ten kościół, przeprowadził do tego kościółka, w którym było chyba 6 osób, z tego co pamiętam. Członków, 6 członków. Wszyscy to byli tacy prości rolnicy. Można powiedzieć, w takim miasteczku, jakbyśmy chcieli to przyrównać do Polski, to takie, jakaś wioska mała gdzieś w polskich Bieszczadach, gdzieś tam, głęboko w lesie. Takie coś niewiele znaczącego. I tam było kilka osób, którzy praktycznie nigdy nie opuścili swojego stanu. Całe życie tam mieszkali i pracowali w polu. I on tam przyjechał z całą swoją rodziną, założył kościół, znaczy założył, objął tą placówkę i był tam pastorem, pracował zawodowo, żeby utrzymać swoją rodzinę też. Ale kiedyś, i to właśnie to, co pastor Roger powiedział to w tym, na tej kasecie, kiedyś jadąc samochodem poczuł taką nieprawdopodobną obecność Bożą. I Bóg zaczął do niego przemawiać tam. Mówi, że to było tak nieprawdopodobne, że musiał zjechać na pobocze, zatrzymać się, żeby po prostu z łzami w oczach, w pokorze przyjmować to, co Bóg do niego mówi. I wiecie, że to, co wtedy Bóg do niego powiedział, to było tak nieprawdopodobne, bo Bóg mu powiedział, że dał mu tą wizję, że z tego kościółka kilka osób Ewangelia rozejdzie się na cały świat i tysiące ludzi pozna Boga. Bo ludzie będą szli i głosić Ewangelię. Będą misjonarze na każdym kontynencie. I będą szkoły biblijne zakładane na całym świecie. Wiecie, gdy on to otrzymał tą wizję, to po prostu tak, jejku, ale jak? I wyobraźcie sobie, jak to jest, że on potem musiał stanąć i powiedzieć to przed swoim kościołem. Słuchajcie, Bóg dał mi taką wizję. Ja myślę, jaka była reakcja tych ludzi. Popatrzyli na niego, będzie chyba zwariowałeś. Coś ty brał, może po prostu już nie jedz tego więcej, nie rób tego. Nie? Popatrz na nasz kościół, zobacz, te kilka osób tutaj, taki kościół, w którym podobno też dziura w podłodze była. W ogóle takie rzeczy. Mówi, my? Ale pamiętajcie, to były lata, w których nie było internetu. To nie było tak, że tak jak dzisiaj, to będziemy robić, docierać na cały świat z Ewangelią przez internet. Nie było jakichś komórek, innych takich rzeczy. To były zupełnie inne czasy. Lata 60. Ludzie generalnie tak nie do końca tak rozumieli tą wizję, ale pastor Swens uchwycił się tej wizji i żył według tej wizji, głosił, pracował, aż w 1965 roku, po 3 latach, przyszło przebudzenie do tej miejscowości. I nagle ludzie przyjeżdżali z tej miejscowości, z okolicznych miejscowości, przyjeżdżali na nabożeństwa i ten malutki kościół, którego tutaj rycinę widzicie, on mógł pomieścić maksymalnie tam, upychając ludzi, to mógł pomieścić do 200 osób, ale tam 400 osób przyjeżdżało na niedzielne nabożeństwa i stali na zewnątrz i słuchali, bo było przebudzenie. Bóg po prostu sprowadził przebudzenie. I w 67 roku jeden ze starszych kościoła dał pieniądze, i żeby mogli wybudować nowy budynek, nowy kościół. I wtedy przenieśli się do Wiscasset w stanie Maine, gdzie wybudowali kościół. To jest około 6 kilometrów od tamtej miejscowości. I ten kościół już mógł pomieścić 700 osób. Ja nawet znalazłem takie zdjęcie z takiej starej gazety gdzieś w internecie, której było właśnie ten kościół był wtedy pokazany, no bo głośno było o tym kościele, bo to nagle przyjechała taka grupa, kościół, 700 osób w takiej małej miejscowości. Ale pamiętajcie, że stan Maine w Stanach to był taki bardzo konserwatywny, jest chyba nadal taki konserwatywny stan. I kościoły, które tam były bardzo legalistyczne. A tutaj nagle w tym kościele zaczęto używać gitar. I dla wielu to było oburzające. Jak to? Używają tych pogańskich instrumentów, Beatlesów w kościele? Jak można? I to był też dla nich taki trudny czas. Dlaczego? Bo wiele kościołów mówiło tak, oni byli z nurtu baptystycznego, wtedy to było. I baptyści mówili, nie, wy jesteście zbyt charyzmatyczni, żeby być baptystami. A z kolei charyzmatycy mówili, że nie, wy jesteście zbyt baptystyczni, żeby być charyzmatykami, zielonoświątkowcami. Po prostu nie mogli znaleźć takiego miejsca. Nie? Ale pastor Stevens po prostu głosił słowo. I też Bóg położył mu na sercu, żeby otworzyć szkołę biblijną, gdzie ludzie mogą poznawać słowo.
I wtedy w 72 roku pojawiła się pierwsza taka próba w Kościele. Nie dlatego, że ja się urodziłem, żeby było jasne, ale pojawia się taka większa próba, w których można powiedzieć, jejku, czarny, ciemny czas, trudne chwile. Co się dzieje? Szkoła biblijna, która już była wtedy w tym kościele, miała około 100 studentów. Ale nawróciła się pewna kobieta, której mąż był alkoholikiem i miał dosyć grubą kartotekę już na policji założoną. A był dosyć niezbyt, tak powiem, łatwym człowiekiem. I gdy jego żona się nawróciła, zaczęła się zmieniać. Już nie była taka jak wcześniej. Nie robiła rzeczy, które robiła wcześniej z nim. Jego to tak irytowało, tak go denerwowało, że kiedyś po pijaku poszedł i podpalił ten kościół. Stracili wszystko. Kościół spłonął. Wszystko. Wszystko, co mieli, stracili. Kiedyś widziałem takie zdjęcie z gazety właśnie, w której był opisywany to, tylko takie organy Hammonda, takie jeszcze się zachowały gdzieś tam pośród w tych ruinach, takie jak my mniej więcej mamy. Można powiedzieć, wiele osób by powiedziało, koniec, to dobra, dajmy sobie spokój z tym wszystkim. Ale nie. Po nocy przychodzi poranek, po sobocie przychodzi niedziela. Jest zmartwychwstałe życie. I co robią? Wynajęli jakiś budynek, w którym taki kościelny, żeby tam się spotykać na czas odbudowy. I wiecie, tu znalazłem zdjęcie tego właśnie budynku. Obecnie tak wygląda. Ten, który wynajęli, w którym się spotykali. I głosili dalej. Ale w styczniu 1973 roku podjęli decyzję, że nie będą już dalej wynajmować, tylko się przeniosą do czegoś nowego, nowego budynku i przenoszą się do South Berwick, też w stanie Maine. To jest około 150 kilometrów od tego miejsca, którego wcześniej byli. Wyobraźcie sobie, że 100 studentów szkoły biblijnej przeprowadza się 150 kilometrów do innego miasta, żeby być w tej szkole biblijnej. To był ten budynek, który tam mieli, to były akademik takiej szkoły katolickiej i oni tam mieli też akademik damski, męski dla studentów szkoły biblijnej, mieli miejsce na nabożeństwa. I wiecie, ciekawe jest to, że ten kościół bardzo szybko urósł znowu do około 700 osób. I w tym czasie, i to właśnie było takie poruszające, gdy słyszałem tą historię, jak pastor Roger opowiadał, pastor Stevens wracał kiedyś do domu, bo mieszkał koło kościoła, i zobaczył pewnego człowieka, który klęczał na śniegu. Gdzieś tam, pod tym kościołem. Klęczał na śniegu, podjechał i zobaczył, że to był pastor Schaller. Pastor Schaller, który klęczał tam na tym śniegu i modlił się i otrzymywał od Boga wizję i takie brzemię za zgubionymi duszami. I tych misji takich międzynarodowych. Tego wszystkiego, żeby jechać na cały świat i głosić Ewangelię. I w ten sposób w 1974 roku ten kościół wysłał pierwszy zespół misyjny do Indii. W 1974 roku. Już pierwszy zespół wyjechał. Pastor Schaller później, gdy miał 23 lata, wyjeżdża do Finlandii. I tam zaczyna głosić Ewangelię. I tam były żniwa, po prostu takie pole były gotowe do żniw, że po prostu wielkie przebudzenie w całym państwie. Tak naprawdę podobno gazety o nich pisały. W radiu o nich mówili. I to nie tak w pochlebny sposób oczywiście, tylko co to jest, co to za ludzie przyjechali tutaj, coś się dzieje. Ale ludzie się nawracali. Ludzie się nawracali. I akurat tak trafiło, że Finowie to byli tacy ludzie, którzy oni bardzo przejęli tą też wizję tych światowych misji i zaczęli podróżować, podróże misyjne na cały świat jeździli. I takie podróże misyjne. I w 79 roku, uwaga, w 79 roku, niektórzy się dopiero wtedy rodzili, przyjechali z taką podróżą misyjną do Polski. To był 79 rok. Wiecie, co było ciekawego? Przyjechali do Polski. Wtedy pastor Schaller, który tu przyjechał z tą grupą, pojechał i został zaproszony na Zagórną. Niektórzy wiedzą, co tam jest. Tam wtedy to był jeszcze ten Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, chyba tak to się nazywało. To był kościół taki pod auspicjami państwa, bo to wtedy były czasy komunistyczne i tam byli ludzie różnych denominacji. I tam na Zagórnej odbywały się zajęcia szkoły biblijnej. I pastor Schaller przyjechał na te zajęcia i głosił tam słowo. W 79 roku.
Za chwilę do tego wrócę. Ale później pojechali jeszcze do Krakowa głosić słowo. I wiecie co? To taka ciekawostka, której może nie wszyscy o tym wiedzą. Ale przyjechali na rynek w Krakowie i zobaczyli tam pod Kościołem Maracki taką wielką scenę wybudowaną. I podeszli tam zapytać się, co to jest. I okazało się, że to jest scena, która była przygotowana na to, że chyba dwa dni później miał papież przyjechać. Pierwsza wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce i tam stamtąd z tej sceny miał głosić kazanie jakieś i tak dalej. I pastor Szale z tą grupą Finów i Finek poszli tam do kościoła mariackiego, zaczęli rozmawiać, mówią, że jesteśmy misjonarzami z Finlandii, przyjechaliśmy tutaj taką grupą. I to jest w ogóle niespotykane, jak Bóg działa. Ten ksiądz wpuścił ich na tą scenę. I oni tam na tej scenie głosili Ewangelię. Na dzień, dwa dni przed papieżem, który przyjechał i tam mówił też. Takie były początki. Wtedy takie szalone rzeczy się działy. To był 79 rok. I wiecie, co jest nieprawdopodobne? Później oni wyjechali, wrócili do Finlandii, ale w 85 roku przyjechał do Polski tutaj zespół misyjny już, który założył kościół. I pastor Roger był w tym zespole misyjnym. I właśnie on na tej kasecie opowiada, że on, gdy przyjechał tutaj, spotykał się z różnymi pastorami, różnymi liderami kościołów protestanckich. I wiecie, co wielu z nich mówiło? Wiesz co, ja pamiętam, w 79 roku byłem w szkole biblijnej. Był tam taki jeden gościu, który przyjechał z Finlandii, nazywał się Thomas Schaller. I to, co on głosił, i to, co on mówił, to zmieniło moje życie. Wyobrażacie sobie? Jest tak wiele rzeczy na poziomie tego, czego my nie widzimy. Być może robimy pewne rzeczy, głosimy słowo, podejmujemy jakieś decyzje z Bogiem, i nie widzimy tego, co się dzieje później, ale Bóg używa tego w nieprawdopodobny sposób. Ja dzisiaj czasami spotykam, jak spotkam różnych pastorów, to mówię, a znam was. Albo mówię, a to z tego Rogera, albo z tego Schallera. Kojarzą jeszcze, pamiętają te chwile w 79 roku i 85. Nigdy nie wiemy, co się będzie działo. Ale wracając do tego, co się działo wtedy jeszcze w Stanach, oni bardzo szybko wyrośli z tego miejsca i w 76 roku przeprowadzili... A, i to właśnie pastor Schaller w tamtych czasach tak wyglądał, jak go kojarzycie, i pastor Schibelli ten obok. Tak wtedy wyglądali. To troszeczkę inaczej. Ale wtedy też kościół był bardzo tak prężnie działający. Mieli klub biblijny, w którym mieli 30 autobusów, którymi zwozili dzieciaki w sobotę na zajęcia tego klubu biblijnego. To było coś nieprawdopodobnego. Szkoła biblijna wtedy miała około 300 studentów. Ale wyrośli z tego miejsca i wtedy przenieśli się do Lenox, Massachusetts. To już zupełnie do innego stanu. I to było tak ciekawe, bo to było miejsce, które już było 300 kilometrów od tamtego poprzedniego. I to był ogromny kompleks, który przejęli i tam była kiedyś szkoła z akademikami, salą gimnastyczną, biblioteką, mieszkaniami. To było tak naprawdę, tu zdjęcie tego kampusu tak z przodu, a tu jest zdjęcie z lotu ptaka. Cały ten kampus, to wszystko było, należało do kościoła. I byli tam od 1976 do 1987 roku. I wiecie, co się działo? Tam w szkole biblijnej, gdy tak wielu studentów było, była taka grupa młodych studentów, którzy codziennie rano o 5 wstawali i wokół takiego miejsca, gdzie były flagi różnych narodów porozwieszane, chodzili wokół tego miejsca, wokół tych flag i modlili się o misję, modlili się o duszę. Codziennie o 5 rano, do 6 rano modlitwy. I pastor Roger, który był w tej grupie, opowiedział, że to były najlepsze czasy w jego życiu. Gdy modlił się o te wszystkie kraje, o te dusze w tych różnych miejscach. To był 82 rok. 80, 81, 82. W 82 roku ci ludzie, którzy się tak modlili, zaczęli wyjeżdżać na cały świat, głosić Ewangelię. Bo Bóg dał im brzemię za misjami. Bóg dał im brzemię za zgubionymi duszami. W 85 roku właśnie ten zespół misyjny przyjechał do Polski. Pastor Roger z całym innym zespołem. I ciekawe jest to, że to w ogóle, ja muszę udostępnić tą kasetę, gdzieś tam już digitalizuję, żebyście mogli też posłuchać tego. Ale on tam opowiada w ogóle, w jaki sposób nieprawdopodobny on przyjechał do Polski tutaj. On modlił się o to, żeby czy nie przyjechać do Polski, pojechał najpierw do Indii, bo myślał, że to będzie Bożą wolą, ale okazało się, że to nie jest tam to miejsce, dlatego przyjechał wrócił do Finlandii, gdzie był w tym czasie. I tam
kiedyś, wracając do domu, wchodzi do pokoju swojego, patrzy, a tam na łóżku leży bilet do Polski. I mówi, skąd? Kto to kupił? Nikt się nie przyznaje. Po prostu leżał bilet do Polski. Myślę, no to jak mam bilet, no to chyba muszę pojechać. Wtedy pojechał do Polski, pojechał do Gdańska i tam był jakiś obóz Kościoła Zielonoświątkowego i on na tym obozie głosił słowo i nauczał. Ale wiecie, to był taki moment, w którym już zaczęło się, że Polska, Polska. I w 85 przyjechał razem z zespołem misyjnym tutaj do Polski. Później, po wielu latach, dowiedział się, kto kupił ten bilet, skąd ten bilet miał. I to był bilet od Ewy, jego obecnej żony. Wtedy byli singlem. On mówi, że wtedy nawet nie myślał nawet nic o niej ani... Ale po prostu ona była kierowana przez Boga, żeby kupić mu bilet do Polski, żeby mógł pojechać, zobaczyć. I przyjechał. Przyjechali do Krakowa i założyli kościół. W 85 roku. Ale w 87 roku pojawiła się taka duża, kolejna poważna próba dla kościoła, tego naszego tam w Stanach. Dlaczego? Bo pewna kobieta dała bardzo duży datek na rozwój misji kościoła, bo widziała, jak misje się rozwijają. Między innymi z tego datku kupiono taki statek. A nie, to są studenci szkoły biblijnej, właśnie 82 rocznik, znaczy ilu, zakończenie szkoły. Ilu wtedy ludzi kończyło szkołę, studiowało. I to był 85, którym przyjechali do Polski. A właśnie ten statek, który kupiono, to był statek, który się nazywał La Gracia. To statek, który głosił po Karaibach i tam głosili słowo, też był wykorzystywany przez 120 organizacji misyjnych do tego, żeby nieść pomoc, ewangelizację, pomoc jakąś humanitarną, leki, lekarze pływali po Karaibach głównie, ale też pływali na inne części świata. I ciekawe jest to, pastor Boyce, którego znacie, on pomagał im kupować ten statek. Do Norwegii pojechał i tam kupili ten statek i z Norwegii potem do Stanów płynął. Ale ta kobieta zrobiła coś dziwnego, bo dała tą darowiznę, ale potem pozwała kościół, żeby zwrócił jej tą darowiznę. A za nią stały dosyć duże pieniądze, bo rodzina była bardzo bogata, układy, jakieś powiązania. No ale kościół już nie miał tych pieniędzy. Misje zostały przekazane. Dlatego decyzją sądu cały ten kampus, ten cały majątek, który kościół miał, został im odebrany i przekazany jej jako zadośćuczynienie tego wszystkiego. I to był czas, w którym kościół miał około 1500 członków, 3000 dzieci w szkółce niedzielnej, 600 studentów szkoły biblijnej. I nagle, z dnia na dzień, tracą wszystko. Nie mają już nic. Ile osób by powiedziało, dobra, to już sobie odpuszczam, daję sobie spokój z tym wszystkim. Koniec. Ten piątek, po prostu wszystko umarło i ta sobota, nie wiadomo co będzie, czy warto się męczyć, czekać, co robić, ale nadchodzi niedziela. Oni przenoszą się wtedy, postanowili, że przeniosą się do Baltimore, gdzie są od 87 roku do dnia dzisiejszego. To jest ponad 500 kilometrów, zupełnie inne miasto. Arek był, to wam powie, no co tam pięknego w tym Baltimore jest. No taki polski, nie wiem, Bełchatów, nie? Czy jakby to nazwać? Czy jeszcze? Nie, żeby kogoś nie urazić. Ojejku, co ja powiedziałem. Piaseczno, nie, żartuję. Żartuję. Ale wiecie, to jest takie, w którym nic nie macie. Jedyna taka rzecz, która tam jest taka fajna, to jest kościół. Ale druga to jest to, że w centrum miasta stoi taki wielki, potężny pomnik ofiar Katynia. To jest coś, co ja byłem zdumiony, że tam zobaczyłem. Ale wiecie, co było ciekawego? 800 osób przeprowadza się o 500 kilometrów zupełnie do innego miasta, do innego stanu. Nie na Florydę, ale do Baltimore. I Bóg zatroszczył się o wszystko. Najpierw się spotykali w hotelach. I to było tak, że kościół na telefon dzwonili do siebie. Ej, słuchaj, jutro się spotkamy tu i tu. Przyjeżdżajcie tutaj, bo tu mamy nabożeństwo. Bo nie mieli swojego miejsca. I w pewnym momencie Bóg tak pokierował, że jakieś centrum handlowe było i tam jeden ze sklepów upadł, więc oni kupili ten sklep, tę część tego sklepu i tam zaczęli się spotykać. I potem coraz krok po kroku kupowali kolejne sklepy i całe centrum handlowe jakby teraz już jest ich. Ja pamiętam na pierwszej konferencji, na której byłem, to była taka, że kaplica była w jednej części tego centrum handlowego, a miejsce, gdzie były dyskusje, rapy, były z drugiej części, taka restauracja. I wszyscy mówili, nie wolno samemu przechodzić z jednego miejsca na drugie, bo to zbyt niebezpieczne, bo tam jeszcze był sklep monopolowy, jakieś inne takie, nie, trzeba grupkami chodzić, bo to zbyt niebezpieczne.
Ale Bóg użył tego i dzisiaj to jest właśnie to fragment tego kościoła, jak to wygląda. Tutaj zdjęcie z tegorocznego marszu misyjnego, gdzie ci wszyscy misjonarze, którzy są na całym świecie, którzy byli na tej konferencji, wyszli, mieli taki, na zewnątrz była taka społeczność. A tak to wygląda z lotu ptaka. To wszystko, to co widzieliście wcześniej, to jest to miejsce tutaj. To. A teraz to całe, to już należy do kościoła, łącznie z salą gimnastyczną, którą tutaj wybudowali. I nawet teraz jest wizja, żeby budować akademik dla studentów szkoły biblijnej, żeby mogli mieszkać tam studenci, którzy przyjeżdżają. I co jest ciekawe, że w 1987 roku, gdy nie mieli miejsca, nie mieli budynku, nie mieli niczego, tak naprawdę, przyjechali do Baltimore. W tym samym roku jednym wysłali zespoły misyjne do 10 różnych krajów. Bo Bóg był wierny. I w tych trudnych chwilach, tych ciemnych, trudnych chwilach, być może na poziomie tego, co widzimy, jest ciężko, jest źle, ale Bóg działa. Bóg przygotowuje różne wspaniałe rzeczy. I dla jednych coś, co mogłoby się wydać przekleństwem, Bóg może obrócić w błogosławieństwo. I to jest nieprawdopodobne. I dzisiaj, na dzień dzisiejszy, to są dane z tego, co na konferencji teraz usłyszałem w lecie, to jest ponad 800 kościołów w 80 różnych krajach na całym świecie. Jest 3500 studentów we wszystkich szkołach biblijnych, które są naszego kościoła i 1000 misjonarzy, którzy służą Bogu na całym świecie. I pamiętajcie, to zaczęło się w latach 60. Bo jeden człowiek miał wizję od Boga i uchwycił się tej wizji, że z tego małego kościółka, gdzie jest kilka osób, Ewangelia rozejdzie się na cały świat. I Bóg będzie tego używał. I to jest piękne, bo jeszcze taka, na zakończenie, jeszcze tylko jedno takie wydarzenie z historii Polski. Bo oni przyjechali w 1985 roku tutaj do Polski, ale to zdjęcie, które tutaj widzicie, to nie jest przypadkowe. Ale to jest zdjęcie z 29 stycznia 1990 roku, gdzie uczestnicy 11 zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, odbywającego się w sali kongresowej w Warszawie, przyjęli uchwałę o zakończeniu działalności partii. To był ten moment. 29 stycznia 1990 roku. Ten sztandar PZPR został wyprowadzony, partia została rozwiązana. Trochę ponad miesiąc później. Miesiąc później, sala kongresowa, w marcu 90 roku, Kościół Misja Łaski organizuje w Warszawie ewangelizację i sala kongresowa zbudowana przez komunistów, ku czci komunizmu, po raz pierwszy została wykorzystana przez chrześcijan do głoszenia Ewangelii. Pastor Stevens głosił Ewangelię wypełnionej po brzegi sali kongresowej. Ewangelia zatriumfowała wśród łez i głębokiego poruszenia Bożą obecnością. Około 400 osób zdecydowało się powierzyć swoje życie Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi. Miesiąc po tym, jak komunizm upadł, żelazna kurtyna się otworzyła, miesiąc później była konferencja Eurocon w Warszawie. I podczas tej konferencji był zorganizowany koncert w sali kongresowej. Wypełniona po brzegi. Niektórzy z nas, tutaj Renia była na tej konferencji, widziała, no może wam powiedzieć troszeczkę szczegółów tego, jak przyjeżdżali z Krakowa każdego, co tydzień tutaj rozwieszając plakaty, rozdając zaproszenia na ten koncert. 400 osób praktycznie wyszło naprzód, stanęło na scenie i modliło się o przyjęcie Jezusa. Jedną z tych osób była Marzenka Kołodziej, która dzisiaj już jest Panem. Nawet nie wiemy, jak wiele ludzi Bóg dotyka przez te rzeczy, przez to, że my jesteśmy wierni. I że być może w naszym życiu są takie trudne, ciemne chwile, w których nam się wydaje, Boże, a dlaczego, a jak? To ja wiem jedno, że ja mogę zaufać temu, który zwyciężył śmierć. Temu, który pokonał śmierć i rozproszył ciemności i dał nowe światło w to wszystko. Takiego Boga mamy. I taki, za takim Bogiem idziemy. Dlatego pamiętajmy, że bez względu na to, co się dzieje, możemy uchwycić się tego, który zniszczył śmierć, a życie wydobył na jaw. I dzięki niemu, i w nim mamy życie. Pomódlmy się. Panie, tak dziękuję Ci za to, co Ty czynisz w naszym życiu i przez nas. Dziękujemy Ci, Panie, za to, kim jesteś, za to, co czynisz, za to, że możemy Tobie ufać we wszystkim. I choć czasami nie rozumiemy pewnych rzeczy, chociaż niektóre rzeczy na poziomie tego, co widzimy, są dla nas nie do ogarnięcia, to jednak możemy zaufać Tobie.
bo Ty czynisz wielkie rzeczy. Na poziomie tego, czego nie widzimy, Panie, Ty przygotowujesz do dzieła doskonałego. Dlatego chcemy Tobie ufać, Panie, i polegać na Tobie. Dlatego uwielbij się pośród nas. O to Cię prosimy, Jezu, w Twoim świętym imieniu. Amen.